Witam na moim kanale Tomki z Pompa Ciepła, jak zrobić. W dzisiejszym filmie chciałem Wam przedstawić tutaj różnicę między wymiennikiem płytowym i rurowym, a oczywiście zajmiemy się głównie tutaj na wymienniku rurowym. Dlaczego właśnie tak się stało? Stało się dlatego tak, że w poprzednim sezonie tutaj na mojej grupie Pompa Ciepła, jak zrobić na Facebooku, było dużo tutaj zamieszania z tej strony, dlatego postanowiłem po prostu to troszeczkę rozjaśnić, bo piszecie do mnie i bardzo dużo otrzymuję tutaj wiadomości od Was, który wybrać, jaki wybrać i dlaczego. Dlatego nagrałem ten film, żeby po prostu rozjaśnić troszeczkę i pokazać Wam, który wymiennik po prostu się nadaje do pompy ciepła i nie będzie z nim problemu przy najbliższym sezonie grzewczym. Także chciałbym Wam przedstawić właśnie tutaj różnicę i dlaczego wybrałem taki, a nie inny. A dzisiaj bohaterem naszego filmu jest właśnie wymiennik rurowy i powiem troszeczkę więcej, dlaczego właśnie ten rurowy, a nie inny. Główną przyczyną tutaj wybrania tego wymiennika jest oczywiście defrost. Defrost to był właśnie najbardziej tutaj czynnikiem, który wpłynął na wybranie takiego wymiennika. Inni tutaj członkowie mojej grupy, że po prostu te wymienniki płytowe potrafiły po prostu się rozszczelniać i z tego względu robiły dużo szkód, jak na przykład po prostu zalanie całego tutaj układu w sprężarce i po prostu ta sprężarka już się nadawała do użycia. Dlatego moim zdaniem instalowanie wymienników rurowych jest wskazane tym bardziej do pomp ciepła, które robicie z klimatyzatorów. Także po kolei będę tutaj punktował, jakie są wady i zalety jednego i drugiego i powiem Wam finalnie, co wybrać. Także zapraszam do oglądania. Twardość wody. Twardość wody, wiadomo, w każdym tutaj domu jest różna. Czasami ta twardość jest bardzo wysoka, czasami jest niska. Oczywiście tutaj wymienniki są bardzo, bardzo narażone na takie rzeczy, a w szczególności wymiennik płytowy. Wymiennik płytowy jest tak zbudowany, że jego płyty pomiędzy tutaj szczeliny mają bardzo małe odległości i jest bardzo czuły na takie rzeczy, na zabrudzenia generalnie. Porównując z wymiennikiem rurowym, wymiennik rurowy ma po prostu gładką rurę, przeważnie jest to jedna, druga cala i wzwyż. Czasami może się spotkać tutaj z rurami profilowanymi. Dlatego tutaj daję 1-0 dla wymiennika rurowego. Powierzchnia wymiany ciepła. Jeśli porównując powierzchnię wymiany ciepła dwóch wymienników, wymiennik płytowy oczywiście ma większą przewagę nad rurowym z tego względu, że jest zbudowany z wielu płyt. Jeżeli porównamy tutaj moc wymiennika płytowego i rurowego, po prostu ma dużą przewagę. Jakbyśmy chcieli dorównać powierzchnią wymiany ciepła płytowego wymiennika, to ta rura po prostu w wymienniku rurowym by miała ponad 30, a nawet 40 metrów, w zależności jaką użyjemy. Także 1-0 dla wymiennika płytowego. Materiał i konstrukcja. Wymienniki płytowe przeważnie budowane są z płyt ze stali nierdzewnej, natomiast wymienniki rurowe są to rury miedziane. Jeżeli porównamy te dwa materiały między sobą, to miedź ma 10 razy lepszy współczynnik przenikania ciepła niż stal nierdzewna. Dlatego powierzchnia wymiany jest o wiele, wiele mniejsza, jeżeli chcemy tutaj porównać między sobą dwa materiały, dwa konstrukcyjnie tej samej wielkości wymienniki. Także 1-0 dla wymiennika rurowego. Defrost i odporność na zamrażanie. Wymiennik płytowy ma tutaj bardzo słabą odporność na zamrażanie, z tego względu, że jego konstrukcja jest w całości lutowana. I dlatego zmiana objętości w czasie defrostu, przykładowo, gdzie temperatura spada dużo, dużo poniżej zera, może się okazać tak, że te luty po prostu popękają i nastąpi nieszczelność. Drugą sprawą, ten wymiennik też ma taką wadę, że po prostu ma tutaj takie miejsca tak zwane martwe. Z tego względu przy słabym przepływie wody po prostu może być taka sytuacja, że w tych miejscach się rozszczelni. Najbardziej tymi miejscami narażone są rogi tutaj tego wymiennika od strony chłodniczej. Jeżeli porównując znowu wymiennik rurowy, tego efektu tutaj wymiennik rurowy nie ma, ponieważ
na całej długości tego wymnika jest taki sam przepływ. Gdy nawet tego przepływu nie będzie, woda zamarznie i tylko rozszczelni się po prostu tutaj od strony wodnej. Strona czynnika tutaj nie będzie miała miejsca żadna nieszczelność, jeżeli tak porównujemy tutaj do wymiennika płytowego. Także moim zdaniem jest tutaj duża przewaga i nawet tutaj bym dał 2 punkty, ale damy 1 do 0 dla wymiennika rurowego. Sposób montażu. Sposób montażu wymiennika płytowego jest bardzo skomplikowany z tego względu, że oryginalne wymienniki płytowe mają tutaj połączenie lutowane. Trzeba niestety mieć troszeczkę doświadczenia, żeby takie coś zrobić i sobie samemu przylutować. Jeżeli takie coś robimy samemu, to po prostu trzeba uważać, żeby nie przegrzać takiego materiału, bo po prostu będzie później mogło nastąpić rozszczelnienie. Jeśli chodzi o wymiennik rurowy, tutaj mamy tu łatwiejszą sprawę, bo na rurze przykładowo miedzianej możemy sobie zrobić kielich kielicharką. Nie trzeba tutaj rzutować. Kielicharką sobie robimy z jednej strony, a od strony wody po prostu robimy sobie nasadkę gwintowaną lub jakieś przyłącze. Także jak widzicie, sposób montażu jest o wiele, wiele prostszy. Także daję tutaj 1 do 0 dla wymiennika rurowego. Cena. Cena wymienników płytowych waha się, jeżeli oczywiście chcemy kupić dobry wymiennik, waha się mniej więcej od 1500 do 2500 zł. Cena wymiennika rurowego jest troszeczkę tańsza i waha się mniej więcej 1500 do 2000 zł. Oczywiście jest jeszcze jedno rozwiązanie, można sobie taki wymiennik zrobić samemu. Koszt zrobionego samemu wynosi około 600 zł, oczywiście nie wliczając swojej pracy. Jeżeli jesteście zainteresowani takimi wymiennikami, jak to zrobić, zapraszam na moją grupę Pompa Ciepła Jak Zrobić. Oczywiście przedstawiłem na początku. Linki też są na dole, także kto się jest zainteresowany takim wymiennikiem, zapraszam na moją grupę. Także daję tutaj 1 do 0 dla wymiennika rurowego. Także w naszym filmie wygrał wymiennik rurowy. Mam nadzieję, że wyjaśniłem dosyć skrupulatnie i macie teraz jakiś obraz, jaki wymiennik kupić do swojej pompy ciepła, żeby pracowała efektywniej i dobrze. Mam nadzieję, że filmik się podobał i zapraszam do następnych filmów. Cześć!